Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz drugi na Polanie Lektury w Polanie Kultury. Przechadzając się między regałami z książkami, znalazłem taką publikację. Czarci Ostrów. Dlaczego akurat ta? Dlatego, że mówię o Mazurach i odrobinę o Orzyszu. W tej książce jest właśnie Orzysz, Zastróżne, Nowe Buty. I zaprosiłem autora tej publikacji, pana doktora Jerzego Marka Łapę, który tą książkę może nie napisał, ale zredagował, zebrał, dokonał mrówczej pracy, abyśmy mogli sięgnąć po podania i legendy przodków tej ziemi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Skąd się wziął pomysł na taką publikację? To jest generalnie w dużej mierze część materiałowa, źródłowa mojej pracy doktorskiej, w której starałem się zanalizować podania ludowe i nazwy fizjograficzne, takie miejscowe, w aspekcie występowania stanowisk archeologicznych i wydarzeń historycznych. Także ja szukałem tej prawdy historycznej, archeologicznej w folklorze. To nie zawsze wychodziło, bo folklor to jest tak, jak można to porównać tak bardzo prozaicznie do gąbki nasączonej wodą. Że to się ściska tą gąbkę, woda odcieka i się potem patrzy, czy to jest duża gąbka, czy mała gąbka. Także ja uważam, że w każdym podaniu ludowym jest jakaś odrobina prawdy. Tylko to jest kwestia, jak duża jest to ta drobina, czy to jest większy kawałek, i pytanie, czy jesteśmy w stanie ją wyłapać, odczytać. Bo można powiedzieć, że większość rzeczy w podaniach ludowych, w baśniach czy w legendach jest zaszyfrowana, także tutaj trzeba znać się na szyfrowaniu. Moim zdaniem publikacja jest niesamowita. Dlaczego? No bo patrząc oczami czytelnika, tubylca, odnajdujemy tutaj tą właśnie swoją taką mikroojczyznę. Ponieważ nigdy nie było odniesień do, w kontekście legendy, podania, odniesień do naszych malutkich wiosek, jak Nowe Buty, Zastróżne czy Orzysz. Przyszliśmy na tę ziemię po wojnie i troszeczkę byliśmy wyalienowani od tej tradycji, która przecież tutaj właśnie była podawana z ust do ust przez setki lat. Poniekąd tak, tylko trzeba też pamiętać, że modernizacja, która zaczyna się w końcu XIX wieku, ona niezależnie od języka, od etnosu, generalnie mordowała ten taki rdzenny, oryginalny folklor. I trzeba też pamiętać, że z kolei po wojnie, które wiązało się i z wymianą ludności, ale też z kolejnymi zmianami, które spowodowały, że folklor, czy to ustny, w zasadzie folklor zawsze jest ustny, czy ta odmiana zapisana z tych wydarzeń, czy opowieści folklorystycznych drukowana wcześniej, ona generalnie została zepchnięta do, tak jakbyśmy porównywali bibliotekę, do działu dla dzieci. I tylko w zasadzie dla dzieci, już nawet nie dla młodzieży, i że to były opowieści dla tych najmłodszych. Natomiast trzeba pamiętać, że folklor był przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych i to były opowieści o tym mikroświecie, który pozwalał na zmontowanie całej, można powiedzieć, takiej siatki społeczno-etnicznej, kulturowej. To bardzo dobrze widać w monografii powiatu ządzborskiego, dzisiejszego Mrągowskiego, pod redakcją Karola Templina, która ukazała się po raz pierwszy w 1918 roku. I tam w monografii wszystko jest ułożone. Pierwszy rozdział przyroda, drugi rozdział podania legendy, trzeci rozdział archeologia. Także tutaj Templin miał tą świadomość, że podania ludowe są bardzo dużą, mają bardzo dużą wartość kulturową i że warto ją utrwalać, warto ją dokumentować. My generalnie po wojnie zapomnieliśmy o tym, bo tak jak pan mówił, część tego folkloru, można powiedzieć, była nie nasza. Ona była mazurska, tylko nie było wiadomo do końca, czy ona jest bardziej polska, czy bardziej niemiecka. Natomiast moim zdaniem ona była przede wszystkim mazurska i wchłonęła w międzyczasie zarówno wątki jednego i drugiego etnosu.
Natomiast to też jest, można powiedzieć, takie pytanie trochę filozoficzne. Czy my jesteśmy nosicielami tego folkloru i opowieści o danych miejscach przestrzeni, czy po prostu te opowieści są zawsze przyczepione do tej przestrzeni, tylko to jest pytanie, czy zdążymy zapytać w cudzysłowie starych ludzi, którzy zdążą nam opowiedzieć, czy zdążymy przeczytać opowieści, które dało się zapisać i one są osnową, z upiększeniem pagórków, jezior, rzek, uroczysk. No właśnie, czy tą książkę w pewnym sensie można traktować jak przewodnik po naszej ziemi? Czy biorąc ją pod pachę i wychodząc na łąkę do lasu, możemy odnaleźć te miejsca z tych podań i legend? W wielu przypadkach tak. Generalnie samo podanie, zgodnie z jedną z takich definicji, to musi mieć przynajmniej funkcję albo czasu, albo miejsca. Także podania są generalnie przyczepione do konkretnych miejsc. Legendy to musi być element sakrum, czy pogańskiego, czy chrześcijańskiego. Natomiast klasyczna baśń to jest za górami, za lasami. To może być w Wierzbinach, patrząc z perspektywy Orzysza, ale może być też całkowicie odrealnione. Co nie znaczy, że podania, legendy, baśnie, one mogą się przeplatać. Do tego jeszcze dochodzi bajka jako rodzaj literacki, czy gatunek literacki, także bajka nie zawsze też się da nałożyć na podanie. Także tutaj różne określenia czasami są stosowane do jednej opowieści. Natomiast niektóre opowieści są nazywane baśniami czy legendami, a w sensie takim badawczym, kulturowym, etnologicznym akurat są klasycznymi podaniami ludowymi. Ta książka bez wątpienia jest w jakimś sensie bajką. No, nie do końca legendą, podaniem. Ale zdaje się, to można odnieść do rzeczywistości archeologicznej. Od tego zaczyna się praca archeologa, że rozmawia się z ludźmi i tradycja ustna potrafi podpowiedzieć miejsca, gdzie należy dokonać pierwszego wykopu, gdzie wbić łopatę. Aż tak szczegółowo to bym bał się tak stwierdzić. Niemniej jednak można powiedzieć, początki moich takich zainteresowań właśnie związanych z historią, archeologią i właśnie z taką tradycją czy pamięcią ludową wzięły się z tego, że w 1997 roku prowadziłem badania w Rybczyźnie. To jest w zasadzie taka dwuchałupowa wioska tuż za granicą Mazur w kierunku województwa podlaskiego. I tam prowadziłem badania na osadzie przede wszystkim z obiektami z okresu wpływów rzymskich, czyli pierwsze wieki naszej ery. Był też obiekt z XVI wieku i któregoś dnia przyjechała właścicielka pola, która była właścicielka pola, która ojcowiznę podzieliła na działki i sprzedała letnikom i oni tam stawiali różnego rodzaju konstrukcje mieszkalne. Od domków po różnego rodzaju budy. No i dopytywała się, czego akurat ja szukam, jak to wygląda. I potem stojąc nad wykopem archeologicznym się tak żachnęła i mówiła, a mój dziadunio to mówi to na ten pagórek, to mówi dworczysko. Ja w dzienniku badań wpisałem tą nazwę i potem sprawdziłem i się okazuje, że w XVI wieku funkcjonowały dwie osady, dworczysko i rybczyzna. Dworczysko należało do braci Rybkowiętów i generalnie oni znikają w XVII wieku. Natomiast ta tradycja nazwy pozostała. To akurat była ta część związana z terenami, gdzie nie doszło do wymiany ludności. I babcia z pokolenia na pokolenie otrzymywała informacje, czy przodkowie babci z pokolenia na pokolenie utrzymywali tą nazwę właśnie dworczysko. Natomiast wieś zniknęła 300 lat temu. Także tutaj był dowód, że w tej tradycji, czy nazw fizjograficznych, czy w podaniach ludowych, zawierają się elementy archeologii, historii i że wbrew pozorom
archeolodzy czy historycy nie powinni tak bardzo się śmiać, czy całkowicie rugować ze swoich badań czy obserwacji podania ludowe, ale zawsze trzeba mieć wyczucie i Anusz Widelec właśnie tego typu powieści mogą wskazywać na miejsca ważne, przynajmniej w aspekcie takiej mikroregionalnej, że tu się wydarzyło coś i to mogła być zbrodnia, natomiast w podaniu nie zawsze będzie mowa o tej zbrodni, ale będzie na przykład w tym miejscu straszyło, będzie się pojawiał diabeł, etc. No właśnie, proszę Państwa, z tą książką można odkryć naszą swoją regionalną historię. Można wiele się dowiedzieć, chociażby o zwyczajach pogrzebowych, o zabobonach, demonach, o ukrytych skarbach. Tych akurat nie polecam szukać, od tego są archeolodzy. Zapraszam do czytania. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu. Dziękuję również.